Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj postanowiłem Wam pokazać, w jaki sposób sprawdzić kompresję w Waszym motorze. Mamy do tego specjalny przyrząd, pokażę krok po kroku, jak to zrobić i na co należy zwrócić uwagę. Dodatkowo pokażę jeszcze jedną ważną rzecz. W przypadku słabej kompresji można zrobić tak zwaną próbę olejową. Ona dużo mówi na temat Waszego cylindra, na temat pierścieni, czy są zużyte, czy też nie. Przechodzimy do konkretów, pokazuję Wam, co jak zrobić. Żeby sprawdzić kompresję w Waszym motorze, na samym początku potrzebujecie zdjąć siedzenie i odkręcić bak. Pod bakiem kryje się Wasz silnik, jest łatwiejszy dostęp do świecy, którą za chwilę będziemy wykręcali. Ok, siedzenie mamy zdjęte, bak do góry wysunięty. Zdejmujemy fajkę z naszej świecy i odkręcamy świecę. Ja już sobie ją wcześniej popuściłem, także idzie nam bez problemu. Wykręcamy tą świecę. Aby sprawdzić kompresję w naszym motorze, w tym celu kupiliśmy tester pomiaru ciśnienia do benzyny. Jest to taki podstawowy zestaw, mała walizeczka. A w niej mamy to, co mamy. Mamy zestaw przyłączeniowy, mamy wężyk. Tak to wygląda. W naszym przypadku wystarczy sam ten wężyk. Zestaw przygotowany. Tą część wkręcamy teraz w miejsce naszej świecy. Ok, w miejsce świecy wkręcamy nasz przewód. Podłączamy manometr. Trzeba jakoś tu ułożyć, byście widzieli dokładnie, czy wszystko widać. I w ten sposób sprawdzimy sobie ciśnienie. W ten sposób sprawdzimy ciśnienie, jakie mamy w naszym cylindrze. A to będzie dla nas informacja o tym, jaką kondycję ma nasz silnik. Niskie ciśnienie poniżej gdzieś tam, nie wiem, 6 barów prawdopodobnie będzie oznaczało już bardzo wyeksploatowany silnik, który będzie wymagał w najbliższym czasie remontu. W naszym przypadku, zaraz dowiemy się, jakie to ciśnienie jest, mamy problem na pewno z zapalaniem, jedynie na pych jest szansa odpalić ten motor, ale też bardzo ciężko, także sprawdzimy sobie ciśnienie. Jeżeli to ciśnienie jest słabe, przejdziemy do remontu silnika. I kolejne ciśnienie zmierzymy już po wykonaniu tego remontu. Zobaczymy, jakie są różnice przed i po. Żeby sprawdzić ciśnienie, musimy wcisnąć sprzęgło, odkręcić gaz na maksa i kręcić rozrusznikiem. Jak widzicie, w naszym przypadku mamy 2 bary. Jest to bardzo mało, bym powiedział, że praktycznie życie tego silnika dawno się już zakończyło. W takim przypadku my przejdziemy sobie za chwileczkę do wymontowania tego silnika. Rozbierzemy go w drobny mak, zweryfikujemy wszystkie części, te, które są uszkodzone, eksploatacyjnie zmęczone już i tak dalej. Będziemy po kolei wymieniać, ale pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, co należy zrobić w takim przypadku. Jeżeli zrobiliśmy pierwszy pomiar i wyszło nam na przykład, wyszły nam 2 bary, może to być równie dobrze uszczelka pod głowicą i w takim przypadku, żeby potwierdzić fakt, że mamy zużyte pierścienie i gładzie cylindryczne i faktycznie wymontowanie silnika ma jakikolwiek sens, należy zrobić jeszcze jedną próbę ciśnienia. Jest to tak zwana próba ciśnienia olejowa. Wykręcamy teraz ten przewód, który mamy wkręcony z naszego manometru i wtryśniemy do cylindra troszeczkę oleju. Może to być zwykły olej silnikowy, taki z 4-osuwa. Wlejemy tam troszeczkę tego oleju, pokażę Wam i zrobimy sobie jeszcze jedną próbę olejową. W momencie, kiedy po tego typu teście wyjdzie nam nasze ciśnienie wyżej niż było wcześniej mierzone, to będzie oznaczało, że w naszym silniku są zużyte cylindry,
cylinder jest użyty i pierścienie, tak? Jeżeli różnicy nie będzie, to będzie to dla nas informacja, że prawdopodobnie w przypadku dwusuwa mamy do czynienia z uszkodzoną uszczelką, na przykład pod głowicą. A w przypadku czterosuwa możemy mieć do czynienia z uszkodzonymi zaworami, gniazdami zaworowymi lub źle wyregulowanymi zaworami. Także przechodzimy do działania, ja odkręcam przewód, wlewam troszeczkę oleju i robimy jeszcze jedną próbę. Ok, strzykawka przygotowana, oleju mamy, tak jak powiedziałem, niewiele. Nie musimy tam wlewać 2 litrów, wystarczy troszeczkę. Odkręcamy nasz manometr. Wlewamy trochę oleju do środka. Praktycznie całą zawartość tej strzykawki. Z powrotem wkręcamy. Nie musimy go mocno dokręcać, ponieważ na samym końcu mamy uszczelkę gumową i ona wystarczająco nam uszczelnia. To ciśnienie, które mieliśmy tutaj wcześniej, jak widzicie, to były 2 bary. Spuszczamy tutaj tym. I robimy sobie kolejną próbę, tym razem próbę olejową. Znowu to samo, sprzęgło wciskamy, manetkę gazu do końca otwieramy i rozrusznik. Jak widzicie, ciśnienie tym razem mamy znacznie większe, jest to około 3 atmosfer, także przy próbie olejowej podwyższyło nam się ciśnienie o 1 atmosferę z 2 na 3, co świadczy o zużyciu pierścieni i cylindrów. Także my przechodzimy teraz już konkretnie do wyjęcia silnika. Zdemontujemy ten silnik, rozbierzemy go w drobny mak i zobaczymy, jakie jest zużycie przy 20 paru tysiącach w tym przypadku. Dodam, że silnik był eksploatowany, poprawnie był eksploatowany, także zrobił dość duży przebieg. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda w środku. Na samym końcu zrobimy sobie jeszcze jeden test, już po poskładaniu tego silnika, jaka jest prawidłowa kompresja tego silnika po remoncie. Także pamiętajcie o tym, że czasami przy zakupie tego typu motoru można sprawdzić u sprzedawcy w bardzo prosty, łatwy sposób, jakie jest ciśnienie na cylindrze, co nam da znowu kolejne informacje na temat żywotności tego silnika, jak długo na nim pojeździcie, no i jaka jest jego sprawność, tak? Jadąc do gościa i kupując motor, praktycznie potrzebujecie 5 minut na to, żeby to zrobić. Podłączacie tego typu przyrząd, manometr, wkręcacie go, sprawdzacie, jak jest ciśnienie. Jeżeli wychodzi Wam gdzieś koło 4, no to zastanawiałbym się nad tym, co dalej, ewentualnie negocjował cenę i brał pod uwagę, że w najbliższym czasie trzeba będzie zrobić remont. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, dajcie łapkę w górę, zapraszam do subskrybowania naszego kanału, to pomoże nam się w rozwijaniu. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do kontaktu. Trzymajcie się, cześć.